Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Miriam Szadid, polska działaczka społeczna, prezes Fundacji Estera. Dzień dobry, witam, witam Państwa. Serdecznie. Dzisiejszy temat naszego programu poświęcimy islamizacji Europy, zagrożeniem, jakie płyną właśnie z islamu. Miriam, chciałem Cię zapytać, żebyś pomogła nam przybliżyć, jakie są przede wszystkim różnice między religią chrześcijańską, katolicką, a islamem, takie główne. To główne postacie, które należy naśladować dla chrześcijan, to jest Jezus Chrystus i powinniśmy żyć zgodnie z Jego przykładem, a w islamie zgodnie z życiem Mahometa. I potem porównujemy wtedy te dwie postacie. Jedna była bardzo miłosierna i oddawała swoje życie za innych. Jest miłosierna. Jest. A druga z kolei była bardzo mszcząca, się mordowała, wykorzystywała nieletnie dzieci i wszystko było skoncentrowane na nim. Czyli możemy powiedzieć, że to jest jakby walka dobra ze złem, tak? Czyli dokładnie. Przeciwności dwie. Tak, tam w islamie należy kłamać dla dobra Allaha, w chrześcijaństwie należy mówić prawdę. Powinniśmy czyli miłować bliźniego swego, tam nienawidzieć. To są te główne postacie, tak naprawdę. W Biblii jest napisane, że diabeł jest kłamcą, tak? Tutaj. Tak. To mamy też jakby porównanie, że Mahomet jest Że Allah jest kłamcą. Więc tutaj jest wszystko jest przekręcone w ten sposób, żeby było zaprzeczeniem właśnie nauczań Pisma Świętego. Czyli to nie jest religia pokoju? Nie jest religia pokoju. Jest ponad 169 wersów nawołujące do mordu, do dżihadu, do wprowadzania w błąd, do kłamstwa, do manipulacji, do podboju. W chrześcijaństwie jest nawoływanie do miłości, do przebaczenia i do opieki dobra nad innymi ludźmi i do miłowania się i wybaczenia. Dokładnie. No, teraz jakby temat przycich, jeżeli chodzi o napływ imigrantów do Europy. Przycich, no bo teraz wyszła ideologia LGBT na jaw i, no, i tutaj mamy świadomość, że jest też olbrzymim zagrożeniem, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę, no i Europę już można powiedzieć, że została zdobyta. Jak to wygląda na chwilę obecną? Mimo że to przycichło, przecież wiemy, że ta fala uchodźców mimo cały czas napływa do Europy i nawet na ulicy widać gołym okiem, że tutaj przybywa nam. Po prostu nie jest o tym mówione już teraz, ale jeżeli patrzy się na skalę osób przybywających, to ona ciągle wzrasta. Tak szacuję, że w zeszłym roku ponad 100 tysięcy było już wpuszczonych z krajów muzułmańskich. Często to się robi poprzez... 100 tysięcy do Polski, tak? Tak, tak. Poprzez wizy pracownicze. Czyli legalnie? Legalnie. Po prostu koncerny zatrudniają pracowników z zagranicy. Są to najczęściej osoby z krajów muzułmańskich. Którzy z kolei ściągają swoje rodziny. Tak, i którzy stanowią zagrożenie niestety. Więc wydaje mi się, że po prostu ta polityka trochę powinna być przekierunkowywana na inne kraje. Ta współpraca powinna owszem być, żeby ściągać ludzi do pracy, ale nie z tych rejonów niebezpiecznych. Dokładnie, powinno być jakieś bezpieczeństwo nad tym, tak, skierowane przez państwo. Wiem, że władze stolicy tutaj bardzo chętnie przyjmują takich obcokrajowców tutaj, mimo że Polska powiedziała, że nie przyjmie imigrantów, tutaj do Warszawy napływają w dalszym ciągu. Tak, tak, więc to jest, te 7 tysięcy to jest nic w porównaniu do tego, co się dzieje nieoficjalnie. I też dalej nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten rząd ze swoimi poglądami do tego dopuszcza, czy to jest bardziej wpływ Urzędu do Spraw Cudzoziemców i organizacji Unii Europejskiej. Organizacji, którzy działają na terenie Polski, a wiadomo, że
mają inne poglądy niż nasz rząd, czy to oni po prostu tylnymi drzwiami nie starają się zislamizować Polski. A poza tym ukłon w sprawie artykułu 7 było zagrożeniem. No i jak były te negocjacje, to zdecydowanie wyciszono te wszystkie głosy antyimigranckie. No wiemy nawet, że Europejski Trybunał orzekł, że nie można nazywać Mahometa pedofilem, tak? Czy to prawda jest? Tak, tak. Na razie tam kara była znikoma, nie pamiętam, $600 czy coś w stylu euro. Ale no, mimo wszystko to, że jest on nazywany, że zakazuje się mówienie prawdy na temat człowieka, którego ludzie naśladują i biorą za wzór do naśladowania i przez to jest mnóstwo krzywd na świecie. Który współżył z 6-latką. Tak, współżył z 6-latką, uprawiał z nią seks, najpierw udowy w wieku 6 lat, a potem jak już miała 9, no to już normalny. I no, ukrywanie, że on nie jest tak zły i nie jest pedofilem, no to, no to jest oczywiście szkodliwe i demoralizujące dla dzieci, które chodzą do szkół, które są wychowywane w rodzinach muzułmańskich i niemuzułmańskich, więc na mnie proponowałabym, żeby była edukacja religijna pod kątem, kim rzeczywiście Mahomet był, bo i powinno być to nauczane w szkołach, że był pedofilem, tak, i mordował, i może przez to, że dzieci będą miały trochę inną percepcję na ten temat niż ich rodzice, to może uratować Europę w przyszłości, bo jeżeli będą miały wątpliwości do tego, czy Allah jest rzeczywiście dobry, to może dzięki temu im damy szansę, żeby się z tego piekła uwolnić, tej no wiary. Tak, no bo w tej chwili no, rodziny, dzieci, rodzina jest bardzo atakowana właśnie tą ideologią LGBT. Teraz przecież cały czas właśnie ta islamizacja Europy postępuje, czyli nasze przyszłe pokolenia są bardzo zagrożone. Tak, już w Austrii przekroczono próg 50% dzieci w szkołach muzułmańskich. Czyli w Austrii mamy połowę dzieci w szkole pochodzenia muzułmańskiego. Dokładnie, więc to już widzimy, w którym kierunku. To już jest bardzo poważne. Tak, Europa idzie, a poza tym musimy odwracać przepisy, bo na razie niektórzy mają immunitet na działania i są bardziej chronieni. My niestety, normalni obywatele, zaczynamy być obywatelami drugiej kategorii. Chodzi o to, żeby wyrównać te prawa, ale też wyrównać te prawa nie tylko pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami albo Europejczykami, ale również wyrównać te prawa w środowisku islamskim, bo przez to, że tolerujemy całe te represje na muzułmankach, że one muszą nosić też maty, burki, hidżaby, abaje, to jest upokarzające, bo to tylko świadectwem tego, że ich mężowie i rodzina uważają, że ich ciała to są części rozrodcze, ich całe ciało, żeby to ładniej ująć, ale niestety brzydsze jest na to słowo. No i to obraża i mnie, i inne kobiety, a przede wszystkim no, scedowywanie roli kobiety do narządu płciowego jest czymś niemoralnym i niezgodnym z naszymi prawami. Nieludzkim. I tak, a my tego na to przyzwalamy, mówimy, że to jest ich kultura, no ale trzeba zrozumieć znaczenie pewnych symboli kulturowych, tak, i co one oznaczają. Więc ja się czuję obrażona i też trzeba też system stworzyć lepszej ochrony dla kobiet, które potrzebują pomocy, są prześladowane przez rodziny, nawet wymiana między krajami dziewczyn, ośrodki, tak żeby mogły z jednej strony się ukryć, z drugiej strony zmienić tożsamość. No,
niestety często kobiety są w żeby zobaczyły, że nie są same przede wszystkim. Tak, znaczy, że państwo powinno im takie bronić i pokazywać, jakie mają możliwości, jeżeli będą się źle czuły w swojej rodzinie, w swojej religii, to że mają możliwość wyjścia i ucieczki z tego. Również, że karane jest obrzezywanie kobiet, bo dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy rocznie na terenie Europy. To są bardzo smutne statystyki i też częściej powinny być po prostu za na takie czym to czynności polega? Wprowadzane kary. To jest usuwanie narządów intymnych, tak jakby kobieta nie odczuwa przyjemności seksu. Powiedziałaś, że no, kobieta jest traktowana jako narzędzie do reprodukcji. Tak. Bo też jakby dużo osób mówi, że nie ma już ataków terrorystycznych w Europie, które były, że to wszystko jakby przycichło, że jest nad tym kontrola. No ale przecież oni przede wszystkim chcą zaludnić nas przez to, że płodzą na potęgę. Tak, tutaj mnóstwo dzieci, a przecież w Europie tutaj jest bardzo wielki kryzys. Średnio chyba 1,3 zdaje się przypada dziecka rocznie, a muzułmanie przynajmniej pięcioro. No, czwórka, cztery, czwórka, piątka. Coś, no. Także tutaj jest wyliczone, są liczby podane, kiedy jakby islamizacja Europy się tutaj dokona na naszych ziemiach. Tak, znaczy oni gdyby teraz atakowali, to oni już zauważyli, że popełnili błąd z atakami terrorystycznymi, ponieważ to tylko zaczyna alarmować społeczeństwo i zaczynamy, tak? Znaczy wtedy no, ludzie się cucą i tak zaczynają rzeczywiście coś przeciwdziałać temu, a jak nie ma żadnych zamachów, nic się nie dzieje, ludzie już zapominają. I dzieje się po cichu i w końcu aż nie będzie wyjścia. No to co mówisz, że właśnie, że 50% w Austrii w szkołach dzieci jest muzułmańskich. To jest wyraźny sygnał, że wszystko idzie tak, w złą stronę. Tak, to tym bardziej powinniśmy teraz się skoncentrować na edukacji i nietolerowaniu prawa islamskiego, szariatu i te wartości. No, powinien być zakaz nauczania tego typu wartości, tak samo jak jest zakaz nauczania komunizmu czy nazizmu. To tak samo powinno być islamu. I wtedy usuwać od największych radykałów, a się pozbywać w jakiś sposób albo deportować. Nie wiem, wszystko zależy od sytuacji, ale unieszkodliwić ich na pewno i iść coraz niżej, krok po kroku, stopniowo. Wojsko też powinno przejąć kontrolę nad niektórymi rejonami, bo inaczej przegrają. Wiemy, że policja się boi wchodzić do niektórych rejonów w Europie, tam gdzie są policja, ale to już wojsko powinno wchodzić. To już się powinni patyczkować. Reakcja państwa powinna być jednoznaczna. Tak, powinna być jednoznaczna. A najlepiej właśnie od tych najbardziej radykalnych i stanowiących zagrożenie po mniejszych. Ja myślę, jeżeli byśmy stworzyli bezpieczne warunki dla społeczności muzułmańskich, ale też w ich środowiskach, żeby było też bezpieczeństwo, bo od tego trzeba zacząć, to na pewno my będziemy o wiele bardziej bezpieczni. Dużo warto też wykorzystywać chrześcijan do rozmów z nimi, nawracania. Wiele z nich szuka miłosierdzia i Boga. Mam takie pytanie, no bo coraz więcej kobiet polskich wiąże się z muzułmanami, a przecież ich system wiary jest zniewalający, jeżeli dla kobiety szczególnie. No i takie są statystyki, że większość z tych kobiet, które żyją w takich związkach, jest przemoc, tak, w tym związku. I to jest jakby z jednej strony dla muzułmanów naturalne, tak, normalne, a z drugiej strony te kobiety zwykle często boją się o tym mówić i nie mają pomocy, czy... Właśnie ponad 300 tysięcy kobiet jest w takich związkach z muzułmanami. W Polsce? Tak. Szacuje się, że nawet więcej, tylko to są chyba dane z 2005 roku, więc to się mogło naprawdę na pewno zmienić. Więcej.
I rzeczywiście ten problem niestety istnieje w większości domów u nich. One też weszły w nowe środowiska, gdzie tak naprawdę nic nie mogą zrobić. Nie mają oparcia, tylko jeszcze bardziej są prześladowane. Smutną informacją jest to, że 80% z tych kobiet przechodzi na islam, a potem na przykład... Mieszkanie z własnej woli. Różnie z tym jest. Może to być wymuszone albo pod presją. Zazwyczaj dzieje się to pod presją. A najgorsze jest, jak one wyjadą za granicę do kraju muzułmańskiego. Stracą dzieci najczęściej. Potem już prawo naprawdę ciężko odzyskać. One. Ojców w tym momencie, tak. Tak, i one tracą swoje prawa. Ja do tego nie jeżdżę do krajów arabskich, bo po prostu jest za duże zagrożenie, że utraciłabym życie. Mogłabyś albo nie wrócić. Swoje prawa. Tak. Z tego się po prostu nie robi, czyli jeżeli już iść na wakacje, to tam, gdzie prawo cię chroni. Należy o tym pamiętać. A teraz są problemy, żeby te dzieciaki odzyskać, a mam nadzieję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrobi program udzielania fikcyjnych paszportów albo nowych tożsamości dla kobiet z dziećmi, które są porwane i są w innym kraju. To też jest kwestia paszportu, kto jest wypisany jako ojciec. No tutaj moim zdaniem państwo polskie powinno się bardziej postarać. Tak, i kobietom jest w ogóle ciężko uciec z takiego związku przemocowego. Jeden z imamów muzułmańskich mówił, że chce wprowadzić między innymi prawo szariatu w Polsce. Ty w jednym z wywiadów mówiłaś, że to jest możliwe, tak? Że to jest prawdopodobne. Przypominam sobie, że powiedziałam... Mówiłaś, że jesteśmy związani umowami, że z Unią Europejską. Że te właśnie tak, w sumie związki... Tak, to odgórnie może pójść, bo... jak te przepisy co chwila się zmieniają, tak? Jakby idą na korzyść tutaj islamizacji. Tak, na korzyść islamizacji. No kwestia... Musimy się odciąć. Tak, kwestia polega na tym, że nasza konstytucja jest tak napisana, że umowy międzynarodowe stoją nad naszą konstytucją. I de facto, narzucić. Jeżeli oni... podpisują dokumenty, które stanowią, że szariat powinien zostać wprowadzony, to my teoretycznie nie mamy nic do dyskusji. Tutaj jest na pewno te zapisy w konstytucji, na pewno moim zdaniem trzeba zmienić, bo to powinno być najwyższy dokument i prawo w naszym kraju. A inne dokumenty międzynarodowe powinny być, możemy je realizować, o ile są zgodne z naszą konstytucją, a nie w drugą stronę. Bo właśnie to, co mówiłaś, że jakby te przepisy cały czas, krok po kroczku, tak niewidocznie zaczynają się zmieniać, a propos właśnie tego, że nie można nazywać tego proroka pedofilem. Tak. I sam fakt, że coraz więcej jest w Europie muzułmanów, to też no, tracimy jakby kontrolę nad tym, tak? Tracimy kontrolę. Na szczęście my nie mamy aż tak problemu jeszcze w Polsce. No ale ważne, żebyśmy odwracali te procesy i nie pozwalali na to, że jedni mają immunitet na zachowanie i mogą robić i krzywdzić, terroryzować jak chcą. Jeszcze nie ponoszą za to konsekwencji, a inni czegokolwiek opowiedzą swoją opinię, to już są represjonowani. Ważny jest bardzo Facebook, YouTube, jak działają te kanały publikujące treści. I sam fakt, że na przykład Twitter panuje profil, bo się coś nie podoba, mi zbanowali pod profil na Twitterze, no to ogranicza bardzo wolność słowa, nasze prawa. Ciężko poprzez no, takie niesprawiedliwe ataki na aktywistów i na wolność słowa
ciężko potem działać. Utrudnia to na pewno mocno i to nie jest chyba tylko mój problem, ale też i wielu innych aktywistów, którzy się jakoś udzielają politycznie. Więc kontrola nie powinna być w rękach wielkich korporacji, ale naszych. Nasze prawa powinny być chronione. W związku z tym, że z wydarzeniami, które dotknęły Cię w ostatnim czasie, wiem, że pragniesz pomagać teraz kobietom, tak? Tak. Możesz powiedzieć nam, na czym to ma polegać? Po pierwsze, jak jesteście w takiej sytuacji, że słyszycie u sąsiadów, że coś się dzieje, są wrzaski, kłótnie, kobieta albo dziecko się zaczyna drzeć, płakać. Wiecie, że coś się tam dzieje, że dochodzi tam do przemocy, to wzywajcie od razu policję, bo w takich sytuacjach kobieta może być w tym czasie zabita, a ona tego nie może zrobić w ogóle, bo wtedy sprawca będzie się na nim mścił 10-krotnie. Pamiętajcie, ona jest z nim w czterech ścianach, poza tym nie zadzwoni przy nim. Na razie jeszcze nie mamy takich systemów powiadamiających służby. Zalecam też, żeby była natychmiastowa alienacja sprawców przemocy, bo to też jest problem. Nawet jak zostanie zgłoszona przemoc, to często kobieta wraca do tego samego domu, gdzie jest sprawca i no, ona może tego nie przeżyć. Większość kobiet to tak naprawdę ginie. Najwięcej kobiet ginie w momencie, kiedy próbuje odejść od swojego partnera, który jest sprawcą przemocy. Więc tutaj musimy bardzo pilnie uważać, żeby jej nie zagrażać w tym całym procesie. I to nie ona też powinna się wyprowadzać, tylko właśnie ten sprawca. I gdzie, no to on to się powinien martwić, gdzie i nie powinien mieć zakaz zbliżania się. Co warto jeszcze powiedzieć? Dla kobiet, które są w tego typu sytuacjach, polecam mieć torbę przy wyjściu albo u koleżanki z rzeczami. Mieć miejsca, gdzie możecie się ewakuować, a jak chcecie odejść od partnera i chcecie mu coś przykrego powiedzieć, to najlepiej, żebyście były z dala i go nie widziały, po prostu były w bezpiecznym miejscu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze w tego typu sytuacjach. Zbierajcie wszystkie dowody, jak macie. Najlepiej przysyłajcie najlepszej przyjaciółce albo na jakieś konto, na które on nie będzie mógł wejść. Bo on potem może to usuwać, może na to się natknąć. To też będzie stawiało was w większym niebezpieczeństwie. Nie bójcie się tego, żeby nagrywać i zdobywać materiały dowodowe. Pamiętajcie o obdukcjach i o materiałach, żeby jak idziecie do lekarza po pobiciu, to żeby mówić o tym lekarzowi, że zostałyście pobite. I wtedy jest więcej dowodów na to, co on rzeczywiście zrobił. A jeżeli tego nie będziecie robić, to będzie się czuł coraz bardziej bezkarny i no może wam naprawdę ogromną krzywdę zrobić, więc i raczej się nie zmieni. To są takie... Nie zmieni się. Takie rady doraźne. A czy planujesz w związku z tym, że jesteś prezesem tej fundacji Estera, jakieś takie poważniejsze kroki właśnie? Mogę kampanie robić społeczne. Poważniejsze kroki, no to mogę przy przepisach, tak, żeby przepisy były zmieniane. Tak, żeby właśnie była natychmiastowa alienacja sprawców. Ja nie jestem w rządzie, ja mogę tylko polecać, tak? Na swoim przykładzie. Tak, i też na swoim przykładzie. I mogę mówić, że polecam rozwiązanie, że na aplikację automatyczna komenda informująca służby o tym, że coś się dzieje. To jest w sumie... Była bardzo dobra aplikacja, nawet jeżeli dochodziło do gwałtu gdzieś w nocy, to... Sprawdzało się.
To na komendę, żeby informowała geolokalizację kobiety, że coś się dzieje i zaczęła nagrywać. Tak, bo w takich Nie ma tej sytuacji kryzysowych aplikacji już? nie słyszałam o takiej, żeby była i żeby była połączona właśnie z naszymi służbami, która jednostka, żeby wtedy mogła podjechać. I co? I podkreślam, żeby sąsiedzi dzwonili na policję. Na ten moment to jest najważniejsze, Jasne. bo kobieta nie zadzwoni, tylko uczula, trzeba dzwonić. I wtedy Często jest najwięcej taka narzędzi. Często znieczulica, żeby się nie wtrącać, że to nie nasza sprawa i jakby tutaj jest to taka... Powiem to z własnego doświadczenia, to wtrącajcie się, akurat nie miejcie takich zahamowań, a mówię to ja jako osoba, która przechodziła przez to i na pewno by mi to dużo ułatwiło, gdyby policja po prostu została wezwana, bo wtedy sprawca się pierwszy już dużo bardziej boi dokonywać pewnych czynów, nie może się na mnie zemścić. I ważne, żeby miał świadomość, że ludzie to widzą, że policja to widzi. I też policja dzięki tego typu sytuacji, jeżeli przyłapie faceta na gorącym uczynku, to może go wsadzić do aresztu, a tak to nie może. Może, no i wtedy kobieta ma czas, żeby się ogarnąć, żeby złożyć, napisać zawiadomienie, zabrać dowody. Ma chwilę, żeby się pozbierać z całego tego kryzysu, w którym jest. A też najczęściej zeznaje tuż po zdarzeniu. A jeżeli ją przytrzyma, nie wypuści z mieszkania przez następne 2-3 dni, to już nie będzie tak skłonna zeznawać, no bo potem będzie przepraszał, potem ona zacznie to racjonalizować, potem się przestanie czuć pewna. Więc zgłaszać. To samo dotyczy tych kobiet, które wiążą się z muzułmanami. Też tam dochodzi do przemocy, tak? Te same rady. Tak, no to te same rady, tak. Najlepiej nie przechodzić na islam i naprawdę uważać, nie wiążesz się z kim, związki z kim się ma do czynienia. Tak, z kim się ma do czynienia. Bo to jest toksyczność. No to one wchodzą już w przemocowe związki. Jak nie wiem, jak one się czują z tym, że mężczyzna może mieć jeszcze 3 inne kobiety. A to jest normalne u nich. A to jest normalne, jak się bierze ślub, to jest jeszcze są 3 pozycje na następne kolejne. Pewnie często nie wiedzą nawet o tym, tak? W momencie. No, poznania. W momencie, kiedy się zgadzają na ten ślub, ale już jak podpisują dokumenty w kraju arabskim, no to już jest. Jest po wszystkim. Już widzą, że są jeszcze pule na kolejne kobiety, które on może mieć. Ciężko jest stworzyć w ogóle związek na takich wartościach. A najgorsze jest to, że on uważa, że on to może i jemu to jest. Pozwala mu na to religię, zasługuje, tak? On na to zasługuje i że religia mu mówi, że on może bić żonę. I ona ma się ubierać w taki, a nie inny sposób. Ma nosić też maty. Często one chowają ślady przemocy. Dodajmy też, że prawo religijne całej populacji muzułmanów, że tutaj nie ma integracji. Oni się nie integrują, oni po prostu podporządkowują sobie, zdobywają terytorium. Tutaj nie ma innej opcji, tak? Tak, a osoby, które się przyjaźnią, są traktowane jako odstępcy najczęściej. Więc nie Zdrajcy. Zdrajcy i tak. No też niewierni, więc są odrzucani ze środowisk. Nie ma półśrodków, niestety. A Koran mówi jasno o tym wszystkim. To już mówiłam wiele razy, więc. Też często są sytuacje, jak chrześcijanie, znaczy muzułmanie odchodzą od islamu i uciekają też do Europy albo do Polski. No i też właśnie są reperkusje mocne ze strony ich rodzin. Uciekają, żeby przeżyć, żeby nie zostać zamordowanym, bo to hańba dla rodziny, jeżeli ktoś odstąpi od islamu.
no i nie mają takiej wolności wyboru. A my gwarantujemy wolność religijną i wolność wyboru religii. A w islamie nie ma wolności wyboru. A. Dziękuję Ci pięknie za tę rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani Miriam Shadid, polska działaczka społeczna, prezes Fundacji Estera. Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem.